Witajcie moi drodzy. Z tej strony Karolina. To jest podcast Na Śladowca i dzisiejszą historią zaczynamy Grudniowe Daily. Dzisiaj opowiem wam historię, jakiej dawno nie omawiałam na kanale, czyli jest to historia zaginięcia. Sprawa dotyczy 29-letniego Devina Williamsa, prywatnie męża i ojca trójki dzieci, natomiast zawodowo-długodystansowego kierowcy ciężarówki. Kevin z rodziną mieszka w Lyon w stanie Kansas. Na dzień 28 maja 1995 roku ma w planie rozwożenie towaru, a miasta, w których ma się zatrzymać, to Kalifornia oraz Kansas. I do pewnego momentu wszystko idzie gładko. Problemy pojawiają się w Tonto National Forest w stanie Arizona. 28 maj warto, żebym zaznaczyła, jest to nie tylko niedziela, ale jest to także dzień pamięci, tak więc biorąc pod uwagę okoliczności, w lesie jest wyjątkowo dużo obozowiczów. Ludzie ci musieli przeżyć niemały szok, kiedy zobaczyli nagle osiemnastokołową, ogromną ciężarówkę przebijającą się przez las i łamiącą co cieńsze drzewa niczym zapałki. Lynn Yarrington, która widziała zajście, powie później, że kierowca nie miał wcale ochoty zwalniać i patrzył beznamiętnie przed siebie. Nie rozglądał się na boki, nie patrzył czy komuś wyrządzi krzywdę, po prostu przebijał się do przodu. W środku lasu Devin zatrzymuje wóz, wysiada z niego i chodzi wokół samochodu. Jego zachowanie jednak nie ma nic wspólnego z oglądaniem szkód. Mężczyzna chodzi bez celu, i postronnym wydaje się, jakby był niespójny i bardzo mocno zdezorientowany. Mówi coś do siebie, a świadkowie słyszą takie frazy, jak: Pójdę do więzienia, oraz zmusili mnie do tego. Inny świadek myślał, że być może mężczyzna ma we wnętrzu ciężarówki jakichś zakładników, ale jak się okazało, we wnętrzu oprócz towarów spożywczych nie było ani żywej duszy. Dewin nie prosi też nikogo o pomoc, ale mówi, że pójdzie za to w cudzysłowie do więzienia. Dewin nie mówi, co dokładnie ma na myśli pod słowem to. Po południu na miejsce postoju ciężarówki przybywa zastępca szeryfa Dean Wells i po sprawdzeniu wnętrza ciężarówki, które jest schludne, które jest czyste, nie ma tam nic wzbudzającego jakiekolwiek podejrzenia, a na pewno nie ma tam żadnych zakładników. Ponieważ ciężarówka nie była już właśnie dłużej podejrzewana, że stała się miejscem jakiejś zbrodni, no to samochód odbiera Kyle Berries z firmy Flint Hill Transportation, w której pracował Devin. W National Crime Computer nie ma żadnej informacji, żeby ciężarówka prowadzona przez Williamsa, ani sam kierowca mieli status zaginionych. Także trasa, którą poruszał się Devin, jest jego standardową trasą, przynajmniej jeśli chodzi o Kalifornię i o Kansas, no bo Las Tonto to już standardowy nie jest. Kartoteka kryminalna, 29-latka, jest czysta, mężczyzna nigdy nie miał żadnych zatargów z prawem, taka sama sytuacja dotyczy jego zdrowia psychicznego, żadnej historii leczenia oficjalnie tam nie ma. Zaginiony opisywany jest jako mężczyzna o rasie kaukaskiej, z brązowymi włosami i oczami takiego samego koloru. Na plecach i ramionach ma liczne tatuaże, a w lewym uchu kolczyk. Jego wąsy przycięte były w stylu Fu Manchu i jest to sposób w jaki swoją brodę nosi na przykład Hulk Hogan. To chyba będzie najbardziej odpowiednia i najbardziej znana osoba, czyli opisując są to takie wąsy ciągnące się spod nosa, po obu stronach ust, aż do linii szczęki. Devin ostatnio widziany był w dżinsach i w koszulce z białą grafiką. Na nogach nie miał ani butów, ani skarpet. W toku śledztwa okazuje się, że Devin kontaktował się ze swoim szefem dzień przed wyjazdem i m.in. informował go o swoich problemach ze snem. Rozmowa z przełożonym kończy się jednak mocnym stwierdzeniem przez Devina, że w niedzielę będzie w stanie kierować ciężarówką. William skontaktuje się z szefem także w dniu rozwożenia dostawy i po odhaczeniu Kalifornii potwierdza, że u niego wszystko jest w porządku. Godziny dostaw do danego punktu z dnia 28 maja pokrywały się sporami dostaw, jakie mężczyzna realizował wcześniej na tej samej trasie. Williams zdał bez problemu wszelkie testy, jakie były potrzebne do prowadzenia ciężarówki i był pracownikiem, który nie generował żadnych problemów. Według słów żony, Merylu, w ich związku układało się świetnie i nic nie zapowiadało, żeby Devin chciał od niej odejść. Byli szczęśliwym małżeństwem, szczęśliwą rodziną, niedawno kupili dom, wszystko w ich życiu układało się naprawdę dobrze. W poszukiwaniu zaginionego 29-latka zaangażowani zostają wolontariusze piesi, psy wyszkolone do szukania osób zaginionych profesjonalne ekipy ratownicze. Żadna z tych osób, żaden z psów nie znajdują niczego, ani skrawka ubrania, ani pół śladu obecności mężczyzny w lesie, żadnego śladu wskazującego w którą stronę Williams miałby iść. Zagadka zniknięcia Dewina częściowo wyjaśnia się 2 maja 1997 roku, kiedy to kilku turystów w okolicy Mogollon Rim, czyli takiej skarpy, która wyznacza południowo-zachodnią krawędź płaskowyżu Colorado, ludzie ci znajdują czaszkę ludzką. Przeprowadzone później badania dentystyczne potwierdzają, że jest to czaszka Williamsa. Miejsce, w którym wędrowcy natknęli się na niecodzienne znalezisko, znajduje się zaledwie 800 metrów od miejsca, w którym ostatnio żywy widziany był 29-latek. Do dnia dzisiejszego zaginięcie Dewina ma status niewyjaśnionego, co jest wodą na młyn dla wyznawców teorii o porwaniach przez Ufo. W jednym z artykułów, który pojawia się po latach, a który właśnie omawia między innymi zniknięcie mężczyzny, jeden ze świadków opowiada, że widział Dewina. Mężczyzna wysiadł z ciężarówki, ukląkł i rozmawiał z drzewem. Potem machał banknotem dwudziestodolarowym, a następnie w obozowiczów, którzy chcieli mu pomóc, rzucał kamieniami i groził, że rozpali ognisko w środku lasu. W ciężarówce zostawił dwie rzeczy, z którymi nigdy się nie rozstawał: był to skaner radiowy oraz jego ulubiony kapelusz. Czy tajemniczy oni, którzy zmusili Dewina do tego, jak sam mówił, to mogą być właśnie obcy? Podczas śledztwa detektyw prowadzący sprawę Dewina nie natknął się na przeszłość kryminalną, na problemy z substancjami psychoaktywnymi. Dewin nie miał też historii leczenia psychiatrycznego. Czy chciał po prostu rozpocząć nowe życie i to było powodem ucieczki? i zrobił to dokładnie tak, jak stał, i nie zabrał nawet jednej rzeczy, z którą się nie rozstawał. Ja osobiście myślę, że gdyby Devin chciał po prostu uciec od dotychczasowego życia, to mógł to zrobić w bardziej dyskretny sposób, a nie rozjeżdżać ludzi czy próbować rozjeżdżać ludzi, którzy sobie siedzieli w parku i rozkoszowali się dniem wolnym. Do żony Williamsa tłumaczenie o niechęci do aktualnego życia i chęci zmiany nie przemawia. Para była szczęśliwa, kupili dom, robili plany na przyszłość bliższą, na przyszłość dalszą. To, co jest dosyć dziwne, to zarówno piesi poszukiwacze, jak i psy tropiące zaginionych, nie miały ani pół śladu, jakby mężczyzna po prostu rozpłynął się w powietrzu. Myśliwi, grzybiarze, wędrowcy od momentu zaginięcia Dewina do dnia odnalezienia jego czaszki nie zgłaszali żadnych znalezisk, które mogłyby być powiązane z mężczyzną. W sprawie zaginięcia Dewina nikt nie był podejrzewany, a śledczy starali się w bardziej przyziemny sposób wyjaśnić to dziwne zachowanie mężczyzny. Być może problemy ze snem Williamsa trwały znacznie dłużej niż oznajmił to swojemu przełożonemu. Nie była to jedna noc, dwie. A kilka nocy z rzędu. Być może dał radę jeszcze prowadzić ciężarówkę, zanim zmęczenie wzięło górę. A kiedy już mężczyzna wsiadł za kółko, przestraszył się, że jeśli zostanie zatrzymany przez policjantów, to pójdzie do więzienia. Inny powód, który podawany jest jako bardziej prawdopodobny niż ufo, to jest na przykład spadek cukru albo zatrucie tlenkiem węgla. Natomiast ja jestem ciekawa, czy macie może jakieś inne teorie na temat zaginięcia Davina Williamsa? Czy słyszeliście w ogóle o tej sprawie? I bardzo chętnie poczytam wasze przemyślenia w komentarzach. Sprawa krótka, treściwa, ale do usłyszenia jutro. pa. pa.